No to widzi pan. Akurat przyszedłem z pomocą, że tak to powiem. Także co? Wstępnie umawiamy się na te 4,5 tysiąca. Umowę podpiszemy. Od kiedy pan by mógł zacząć? Od dzisiaj. Od dzisiaj nawet? No. No to dobra, to super. To panie, zróbmy tak. Weź pan tą manitu i te dwie, bo ja mam na przyczepie jednej nasiona do tego, do rozsiewacza, to po prostu jakbyś pan mi je mógł przewieźć, za mną będziesz pan jechał, dobra? Okej. Oj, zajebiście, już pracownika pozyskałem, jak się facet sprawdzi, to kurde, będzie normalnie dobrze zarabiał chłop u mnie, bo ja daję zarobić dobrze. No, poczekam aż wyjedzie, żeby się nie zgubił. Albo ja mu może ten powiem od razu, żeby. Mam pomysł. Panie! Co, panie? Panie, ja panu powiem tak. Pan ma Krzychu, tak? Krzychu. To dobra, ja też Krzychu mam. Także super. Dobrze się złożył. Panie, jak pan wyjedziesz stąd, cały czas prosto jedziesz tam, w tamtą stronę. I już panu mówię, i po prawej stronie będzie skup, to za skupem, po lewej stronie będzie twarta brama, taki duży dom. Dobra? Dobra, okej. Dobra, super. Dobra, no jedziemy. No tak czekać aż się załaduje to też, a my musimy tutaj cię już nawozić, bo pierwsze pole będzie niedługo do skoszenia, więc... No i on sobie zarobi, co on tutaj? Na tych, na tym sklepie tam siedzi tylko i podejrzewam, że nawet chyba mniej ma niż tyle, co mu zaoferowałem na tym sklepie, bo co on tam, tutaj jest, o, tu sąsiad jeden ma ciągnik, ale on to tam taka żyła, że jeździ gdzieś do jakichś cyganów po nawozy, więc i po inne rzeczy, tylko ja tu jestem takim, ja i tu kilku innych jeszcze takich sąsiadów, że jadą do sklepu i kupują dobry towar, dobre nasionka i wszystko za konkretną cenę, bo przecież pole musi być, tak? Trzeba importować, eksportować. A że chłopak chce sobie kupić działkę, więc zarobi. Zarobi, odłoży, kupi. Ja mu dam mieszkanie, tutaj będzie mógł sobie też u mnie spać, a ewentualnie dogadamy się. Wszystko będzie git. No to super, już nie muszę tylko ogłoszenie z ILX-a zdjąć, że już nie poszukuję pracowników, już pozyskałem, więcej nie potrzebuję. No to ja mam jedno pole na razie, no także, o, nawet samochód mu mogę dać, żeby do pracy tu przyjeżdżał, jakby chciał. Okej, okay, dobra, a my teraz tak, zasuwamy tu na to pole tędy, przez te kurki. Okej, okay, otwórzmy sobie tu bramę. Okej, okay, teraz tak, jak my to możemy fajnie zrobić, żeby to... myślę, że tu chyba zaczniemy, od tej strony, tak, o. I zastanawiam, czy... Czy ja nawożę to pole, trzeba zobaczyć. Wymaga zaorania, okej. Okay. A nie, czekajcie, nawiezienie, zachwaszczenie, dobra, wymaga zaorania. Aha, czyli dobra, to i tak, to i tak trzeba będzie tyle. No nic, dobra, to my w takim razie czym prędzej wracamy na gospodarkę, bo tu trzeba to skosić, bo i zaorać, bo inaczej to nic się nam nie uda z tego uzyskać. Myślałem, że wytrzymam do żniw, aż to trochę podrośnie, ale... A z jednej strony dobrze, bo czekaj sobie to pole pod siebie zrobię. W sumie to i dobrze, że akurat trzeba to będzie kosić. Dobra, to teraz tak. No jak ja wyjadę na pole, to nie wiem, czy on będzie wiedział tutaj co ogarnąć, ale dobra, zaraz zobaczymy. Ja tylko zobaczę, jak tu wyjechać tak, żeby się nie... A, tu nie ma... Aha, bo tu nie ma ścieżki, dobra. Czyli będę musiał sobie jakoś inaczej tu poradzić.
No nic, dobra, czyli zróbmy... Zróbmy... Tak, tutaj mi ten samochód przeszkadza na razie, muszę go schować do garażu. Dobra. Zamknięte. Zamykamy. Tutaj też zamykamy. Ok, i teraz tak. Na razie sobie ustawimy. Ok. Zobaczmy, jak to będzie pole wyglądało w ogóle, czy ono jest tu. Pierwsza faza, dużo się nie zbierze. Dobra. Może zrobimy tak, czy ja mogę iść spać? Nie mogę iść jeszcze spać. No dobra, to trzeba poczekać, aż dzień minie trochę. O, przyjechał. Przyjechał, widzę, kierownik. Pracownik nasz, dobrze. Zobaczmy w ogóle, jak tutaj kury są. Takim strasznie bałem sobie przez okienko mogę zobaczyć. Dobra, może zrobimy 59% mają. No niby dobra. To 40 litrów już jajek jest. Burak cukrowy, soja, kukurydza, jędźmin. Dobra, kupmy, może zróbmy jeszcze tak. Worek z nasionami. Tylko teraz pytanie. O, jest soja. O. No. Wy pan co? Tutaj. Ten bramy wie, załaduj. Okej. Tam pod koniec, no nie? O, tu widzę, że trzeba będzie obornik zebrać. Dobra, ale to spoko. Jeszcze mamy na to czas. Soja. Jak to wygląda? Potato. Miazga. Kanole barney. Gdzieś tu było soja. Sunflower. Jest. Zielony. Zobaczymy, czy ja mam to na przyczepie w ogóle, czy ja mogę to dać. Nie na tej kurna. To jest pszenica. Jak ja mówiłem, że to będzie? Bo już w końcu zapomniałem. Soja, miazgę, out, potato, taki zielony. No i nie mam. Czy mam? To mam dwa kolory. Sugar, to jest napisane, ale to... Okej, dobra. To będzie trzeba jeszcze... zrobić i dobra, no nieważne. Dobra. A nie, Krzyżu! Będę ci mówił po imieniu, na ty przejdźmy sobie, bo tak będzie nam łatwiej. Okej. Więc teraz tak, zgaś to, bo to przeszkadza mi. Chodź. Więc teraz tak, Krzycho. Oprowadzę cię tu po gospodarce. Powiem ci co mniej więcej i jak to wygląda. Generalnie tak, no chata, jak chata, do użytku twojego, jak będziesz chciał sobie spać czy coś, przykładowo, nie ma problemu. Tutaj dla pracownika wóz do jeżdżenia po materiały, po zakupy, po jakieś tam różne rzeczy. No tutaj, jak widzisz, kombajny stoją, praca, ciągniki w ogóle, no rozejrzyj się sam, jak będziesz już tutaj generalnie jeździł. Teraz tak, dzisiejsze zadanie, jakie do nas będzie należało, to tak, będę musiał jeszcze zamówić parę rzeczy u was, więc będziesz musiał mnie załadować, bo muszę niestety kupić łyżkę, to też mi ją, też łyżkę mi wrzucisz na kipę. Ja tutaj się w tym czasie akurat teraz rozładuję, to ty byś wziął manitkę, pojechał na skup i przyszedł przyszedł ewentualnie tutaj po Zetora.
Po Ursusa, przepraszam. Po Ursusa. Ja odepnę przedni tuz, bo będę musiał mieć łyżkę. Więc manitką nie załadujesz, bo łyżkę trzeba zapiąć, żeby tu obornik. No i twoim pierwszym zadaniem dzisiaj, na sprawdzenie cię, będziesz musiał obornik stąd wywieźć po prostu, tam co jest przy jedzeniu. Dobra, no to umówieni. Ja rozładowuję przyczepę, zamawiam i zaraz tam będę. Przyłącz. I teraz tak, odepnij. Pyk. Wszystkie? Wszystkie. A niech on się tutaj już rozgrzewa nam. Teraz tak, to trzeba było na razie póki co zrzucić. Może zrobimy inaczej, bo to trzeba by było też w miarę jakoś sensownie chociaż poukładać, żeby to każdy wiedział, co tutaj jest. Jak pomieszam, to będzie do dupy wszystko. Więc tak, akurat zobaczymy dzisiaj pierwsze takie, że tak bym powiedział, gówniane. Tak, gówniana taka robota dla pracownika. Ale no wiadomo, no na roli wszystko się robi, więc to jakby nie jest nic złego, ani jakieś tam, nie wiem, upokorzenie czy coś. Poza tym i tak to będą prace, które będzie trzeba wykonać i tak, bo tak to wiecie, że to będzie niezły Saigon, jak nie będzie się ogarniało tego tematu. Dobra, tu sobie jakoś tak, o, myślę, że w ten sposób, jak sobie ułożymy, to nie będzie, będzie wiadomo, przynajmniej. No, będzie wiadomo przynajmniej chociaż, że tutaj są po kolei ułożone worki, no nie? Hmm. 19.40 naszła już. Zrobiło szarawo. Dobra. Trochę zajmie nam to rozłożenie. Dobra. Ale akurat w tym samym czasie to sobie ten... pracownik tu zdąży obrócić. Krzychu, no, pracownik mówię. Też tak muszę właśnie przestać tak mówić, bo to tak... Czy no z jednej strony nie jest pracownikiem, ale no wiecie, no... Nie można tak być od razu. Dobra, pomarańczowe sobie zrzucimy na tą stronę. Na razie. A tu tego tylko tutaj jest 3. To jest ten teter. Ta. To jest tu. Dobra. To by tu światło cyknę. Chcesz widzieć? O! Jesteś. Dobra, słuchaj, więc... O Jezus. Więc teraz tak, ja odepnę przedni tuz. Pojedziesz po łyżkę. Cholera. I tą przyczepkę weźmiesz, bo trzeba będzie jeszcze trochę ten, ale to zanim to weźmiesz, to ja tylko to zrzucę szybko. W miarę. Okay. Żeby tutaj sobie... Ja pomogę łąkę. Dobra. To kolorami, no nie? Tak, żeby... To wszystko... Nie, to nie jest ten kolor. To tam pod ścianą jest. A nie, dobra. Może być tutaj. To ja ustawię sobie to tutaj, o. Jest git. Dobra. No. Znikło. Dobra. Więc tak to wygląda. Dobra, to jeszcze zrzucimy. I tu mamy... O! Nie to. To idzie tutaj.
Tu, ciach. Dobra, i teraz tak, ja odpinam ten tuz sobie. O, się nie zmieszczę. Muszę inaczej wjechać. Dobra. O, dzięki. Dobra, to jedź tam już. To jedź, dobra? Okej. Dobra, tu mamy poukładane, więc... jak tutaj z jajkami? O, robią się, dobra, nie się robią. Tutaj, a, bo ja muszę sobie jeszcze ten tuz kup, tur. Tuż przedni, to będą tu, nie tu, a tu i teraz tak. Ile to ma? 940. 1280. 500, 800. Dobra. Dobra. Dobra, a ja w tym czasie idę spać. Stu. Prześpimy się, żeby trochę dzień nastał. O. No mamy piątą, szóstą, tak akurat. Księżyce tam świeci, na spokojnie. Nic mu nie przeszkadza. Niech on sobie tam świeci. Tak, jak powinien być. Okej. Więc... więc tak powinno być, dobra. Łysy świeci, wszystko git. My teraz... nie. A my teraz... a nie. Dobra. To jest kupione, to... a, wiem co. Chyba, że muszę zobaczyć, ja tutaj to mam. A, bo miałem kupić właśnie worki. Miałem kupić worki. Kupujemy trochę, bo to... $2 to...
Dobra, to ja. Słonecznik, nie, co one chciały tam te... Kurak, soja, kukurydza, jęczmień. Można by było jeszcze kupić ewentualnie. Kukurydza, kukurydza. To mają, one mają tu same składy, więc kupmy to. Dobra, i tutaj powinny nam... Ja pojadę sobie poprz... Nie, ja muszę... Tam to nie załaduję. Właśnie, wiem już co muszę... No właśnie, to... Tak to człowiek myśli. Jeszcze jedną... jednego. Tą łyżkę to zostawię tu. A teraz sobie tam mogę załadować. Nie, nie załaduję tego. Załaduję. Nie, nie załaduję. Dobra, ale to pojadę. Wow. Pojadę najwyżej i... tam wezmę. Dobra. To się mówi ogień na tłoki. Potem stawy przy kurwa kury, to im produktywność zwiększyć. O, bornik darmowy zawsze dobrze, bo to na pole się przyda. Muszę sobie jakieś miejsce na niego znaleźć, ale to się coś wymyśli. Jeśli gdzieś tam przy polu będzie skrócać. Będzie mnie blisko do wywożenia. Zobaczymy jak ten Krzychu zaprowadził. Jak on to ładować był, to da radę. Dla niego to to pikuś. Jestem ciekawy, jaką on chce działkę tu kupić. Muszę go podpytać, ale tak dyskretnie, bo... Nie wiem, może jakąś... Może... A, widzę, że stawi pod... A? Kupuję sobie... no klasa! O, widać, że chłop się zna. Wie, jak to robić. Tak pozostałem, a... Daj proszę. Proszę. Teraz pytanie, bo... Tam jest jedna przyczepka. Mamy ładowacza. Czekajcie, bo... To... Tak. A? Bleble. U? Ja już otwieram drzwiczki. No a co tam, co tam? To wejdźcie na tą przyczepę wszystko. Tak? Wejdzie? Ta, a dobra, dobra, to ja nie kupuję w takim razie. Nic. Dobra, no to jak wejdzie, to dobra, okej. Okay. Tu mamy to. Dobra. Sobie tutaj ładuj. Aja. O nie, widać, że chłop się zna. Kurde, takiego... Taka dobra, ale nie ma co jeszcze za zaś go chwalić. Trzeba pochwalić człowieka, potem jaja. Ale widać, że dobrze robi. Okej, okay, teraz myślę, żeby można było o coś takiego dokładnie się no wystarczy. Hmm.
Kręcamy. I myślę, że akurat ja sobie to dowiozę, bo mamy 28 minut. Taki pierwszy odcineczek będę sobie zakończymy. Następnym myślę, no, popracujemy. Dzisiaj to takie bardziej jest właśnie zbupowanie, przywożenie. To wiecie. Jeszcze muszę wymyśleć, gdzie będę sobie, gdzie będziemy ten obornik wywozić, bo w sumie to w dużym odstępie to on będzie się szybko nam robił, więc też trzeba pomyśleć, gdzie go będzie trzeba składować. Pewno nigdzie w szopie, bo to wow, jest, wszystko byłoby tragedią, ale myślę, że można by oddzielić jakiś kawałek, czy nawet jakiś teren tak wyrównać i wykosić i wtedy tam poskładać, bo tego dużo, znaczy z czasem będzie dużo, ale teraz będzie mniej. Wow, co tu się stanęło nam? O, dopiąłem. Dobra. O nie. Idziemy źle. Dobra, ale tak. Delikatnie jak się przepcha, to coś po prostu. O. Tyk. O. Tyk. Teraz kapki jechać. Ale jakoś tam ciągnąć. O, było coś. Dobra, spróbujemy sobie tutaj jakoś patrzeć.